Włóż w to, co robisz, odrobinę serca. Włóż w to całe swoje serce. Doskonale czujemy i widzimy, kiedy ktoś robi coś tak od niechcenia i tylko zewnętrznie, byle zrobić, a widzimy, kiedy ktoś wkłada całe serce w to, co robi. Nawet jeśli to jakoś nie wychodzi super doskonale, to jednak widzimy, że w tym jest ludzkie serce. Dzisiaj święty Jan w Słowie Bożym mówi: niech w was trwa to, co przyjęliście od samego początku. I jeżeli będzie w was trwało to, co przyjęliście od samego początku, to będziecie trwać w Ojcu i w Synu. Badaj swoje serce, badaj swoje życie, badaj siebie samego. Czy jesteś człowiekiem wierzącym, czy jesteś przy Panu Bogu, czy w Kościele, tylko zewnętrznie, czy trzymacie we wspólnocie ludzi wierzących tylko to, co zewnętrzne i tradycyjne, czy też to wszystko jest zakorzenione w tobie, głęboko w twoim sercu, czy głęboko w swoim sercu masz więź z Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym, czy też jest w tobie tylko zewnętrzna religijność, zewnętrzna pobożność, ale gdzieś głęboko nie ma tej więzi. Buduj tą więź, proś o tą więź, bo dzisiaj Słowo Boże właśnie do tego nas zaprasza, byśmy głęboko w sobie, tak pisze święty Jan, wy zaś zachowujcie w sobie to, co słyszeliście od początku, głęboko w swoim sercu, miej zakorzenioną więź do Boga Ojca, do Syna i do Ducha Świętego.